Dzień dobry, witam państwa. Na czwartek 31 marca zaplanowano 45. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. W porządku obrad znalazło się 20 uchwał. Radni zdecydują m.in. o wystąpieniu z wnioskiem dotyczącym ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Janików Folwark w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego przy ulicy Warszawskiej, zwanego Warszawska 3, oraz podejmą decyzje dotyczące spraw budżetowych, czyli wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok bieżący, wieloletniej prognozie finansowej oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu mazowieckiemu i powiatowi kozienickiemu. Pod głosowanie poddane zostaną też gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, gminny program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów na rok bieżący, program ochrony środowiska dla gminy Kozienice, a także program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Radni zdecydują też o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z OSP z terenu gminy oraz o dotacjach z budżetu dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz na budowę wiat śmietnikowych. W trakcie sesji mają być również przedstawione dwa sprawozdania z realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Początek obrad czwartek, 31 marca, godzina 13, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Pełny porządek sesji dostępny jest m.in. w naszym bloku ogłoszeń KK Info oraz na stronie www.kozienice.pl.